Mamy przed sobą następujące zadanie. Otóż na stole leży klocek o masie M. M duże, połączony sznurkami przerzuconymi przez bloczki z masami M1 i M2. Zaraz sobie podamy jakieś konkretne dane, dla których można to policzyć, jednak umawiamy się, że bez względu na te dane M1 jest zawsze większa od M2, a w związku z tym układ, jeśli ruszy, to ruszy w tym kierunku, że M1 będzie zjeżdżać, M duże pojedzie w prawo, a M2 pojedzie do góry. I tutaj przykładowe dane, to niech to będą M duże równe 12 kg, M1 równe 5 kg i M2 równe 3 kg. Znamy oczywiście też przyspieszenie ziemskie, to jest co do wartości 9,8 metra na sekundę kwadrat razy ten wersor w kierunku EY, bo jak pamiętasz, mam nadzieję, umówiliśmy się, że mamy wersory, czyli takie wektory jednostkowe w kierunkach osi poszczególnych. Tutaj jest długość 1 każdego z tych wersorów i one ułatwiają bardzo zapisywanie wektorów jako wartość razy ten kierunek wzdłuż jakiegoś wersora i tym już niejednokrotnie żeśmy się posługiwali. Czyli mamy taki oto przykład i interesuje nas przyspieszenie, powiedzmy wartość przyspieszenia, z jakim ten układ się będzie poruszał, bo to już żeśmy rozstrzygnęli, że jeśli już układ ruszy, to będzie się poruszał w takim kierunku, jak tutaj zaznaczyłam strzałkami. I jeszcze, żeby było ciekawiej, tutaj między stołem a tym klockiem występuje tarcie, współczynnik tarcia. Współczynnik tarcia niech wynosi 1/10. I tutaj teraz no z budowy tego układu wynika, tutaj widać, że jeśli ta masa się opuści o x centymetrów do dołu, no to tutaj zabraknie x centymetrów sznurka, więc ta masa będzie musiała się przesunąć o x centymetrów w prawo, a ta będzie musiała pojechać o x centymetrów do góry. Wobec tego ten trikowy sposób z sumą sił zewnętrznych podzieloną przez sumę mas zadziałałby, ale nie będziemy już go używać do rozwiązywania zadań, ponieważ nie jest to sposób taki uniwersalny, tylko pewien trik. I dlatego skupimy się na ćwiczeniu czegoś dużo bardziej fundamentalnego, czyli po prostu drugiej zasady dynamiki Newtona stosowanej do takich układów. Dobrze, od czego więc zaczniemy? Oczywiście musimy zacząć od rozpisania sobie sił, które tutaj działają. Co tutaj działa? Więc tak, zacznijmy od masy M1. Na masę M1 działa oczywiście siła grawitacji oraz siła napięcia sznurka. Oznaczmy ją sobie, że to jest T. To jest sznurek prawy, a to jest sznurek lewy, czyli niech wartość będzie tutaj TP razy wersor w kierunku osi Y. I tutaj jest znak plus, ponieważ ta siła jest skierowana do góry. I to są jedyne siły, jakie działają na tę masę. Na masę M2, mniejszą niż M1, działa siła oczywiście grawitacji również oraz siła napięcia sznurka, sznurek tu sznurek prawy, tu sznurek lewy, więc ta wartość niech to będzie, oznaczmy sobie TL, razy również ten wersor w kierunku osi EY. I to również są jedyne siły, jakie tutaj działają. I teraz nam zostaje jeszcze ta masa M duże. I tutaj działa co? Działa ze strony tego sznurka równa co do wartości, również TP ma wartość tę samą, co tutaj ta siła napięcia, ale razy wersor w kierunku osi X, tak? Ze strony drugiego sznurka działa siła o tej samej wartości, co tutaj, ale skierowana też wzdłuż osi X, ale przeciwnie do zwrotu tej osi, wobec tego tutaj mamy minus. I tutaj oczywiście na masę, to M duże działa, chociaż to nie wnosi nic do ruchu, bo działa prostopadle do niego, działa oczywiście też siła grawitacji. I ponieważ tutaj w kierunku, w głąb stołu w ogóle nie, ta masa nie zapada się, nie wbija się w niego, więc musi być jakaś siła, która równoważy tę siłę, czyli oczywiście siła reakcji podłoża. Tutaj zachodzi taka sytuacja, że ta siła reakcji podłoża jest równoważy siłę grawitacji działającą w tym kierunku. I ostatnia rzecz, tutaj powiedzieliśmy sobie, że jest pewne, że występuje tarcie między stołem a tym klockiem leżącym tu. I skoro umówiliśmy się już, że ruch się odbywa w tym kierunku, wobec tego ta siła tarcia będzie działać tak, żeby przeciwdziałać ruchowi. Tak, nazwijmy ją sobie tak. Siła tarcia. No i wartość
Wartość tej siły tarcia, tutaj ona wynosi, no ile? Wiemy z filmów o sile tarcia, że jej wartość to jest wartość siły reakcji podłoża razy współczynnik tarcia, a tutaj z tego równania wiemy, że wartość siły reakcji podłoża jest równa wartości siły grawitacji, czyli m duże razy przyspieszenie ziemskie, no i to razy ten współczynnik tarcia, tak? Czyli możemy sobie napisać już nie tam, w tamtym miejscu, tylko tutaj obok, to jest minus ta wartość razy też ten wersor w kierunku osi x. Tak? I to są wszystkie siły, jakie tutaj działają. No i tak jak mówiłam wcześniej, można by było od biedy zastosować ten sposób, ten trik z sumą sił przez sumę mas, ale nie będziemy tego robić, tylko zastosujemy po prostu drugą zasadę dynamiki Newtona do każdego z elementów układu. Jeszcze tutaj pamiętając o związkach między przyspieszeniami poszczególnych mas, wiemy, że wartości wszystkich przyspieszeń tutaj są równe, tak? Mówiliśmy o tym, tak ten układ jest zbudowany, że jeśli to się opuści o x centymetrów, to się musi przesunąć o x centymetrów w prawo, a to się musi podnieść o x centymetrów do góry, bo inaczej sznurek by się rozrywał, rozciągał albo rozluźniał, gdyby to nie było spełnione. Także to wykorzystamy też w naszych równaniach, to też jest ważne. Ale teraz zacznijmy po prostu wypisywać drugą zasadę dynamiki Newtona dla poszczególnych elementów układu, więc tak, dla masy m1, co my tu mamy? Przyspieszenie a1 to będzie, tutaj nie będziemy pisać wersorów, bo tutaj wszystkie siły działają w kierunku osi y, a wobec tego tutaj mamy z plusem siła, jest ta siła napięcia sznurka, a z minusem jest siła grawitacji i to wszystko, oczywiście przypomnijmy treść zasad dynamiki Newtona jest taka, że wektor przyspieszenia to jest suma wszystkich sił, wszystkich wektorów sił, jakie działają na ciało, podzielone przez masę i oczywiście w każdym kierunku osobno można to rozważać. Tutaj mamy tylko kierunek y, dlatego tak piszemy na samych wartościach, tylko uwzględniając oczywiście znaki, które nam odzwierciedlają zwroty tych wektorów. Tak, wracając i tutaj mamy różnicę, tę siłę ze znakiem plus, tę siłę ze znakiem minus i to podzielone przez masę m1, czyli można to sobie napisać też w takiej postaci. Dobrze, dla masy m2, również tylko w kierunku y mamy siły, to będzie, tak, przyspieszenie a2, co to będzie? To będzie również siła napięcia nici działająca do góry, minus siła grawitacji działająca do dołu i to wszystko przez m2, tak? To się równa, też można w tej formie to zapisać, siła napięci lewego sznurka przez m2 minus przyspieszenie ziemskie. I ostatnie dla masy m duże. Tutaj w kierunku y mamy 0, tak? Siły działające w kierunku y się sumują do zera, nie będę tego rozpisywać, a w kierunku x mamy konkretnie to, co nas interesuje, czyli w prawo nam działa, więc ze znakiem plus, siła napięcia prawego sznurka, w lewo nam działa, czyli z minusem, siła napięcia lewego sznurka i w lewo również działa siła tarcia, zakładając, że układ się porusza w tym kierunku, tak? Bo m1 jest większy niż m2, wobec tego jeśli w ogóle układ ruszy, to przy tarciu może się tak stać, że nie ruszy. Zaraz będziemy o tym mówić, jakie są warunki, żeby to ruszyło. Wobec tego ta siła tarcia musi działać w takim kierunku, żeby przeciwdziałać temu ruchowi, czyli tutaj z minusem będzie wartość siły tarcia i wszystko przez m duże, tak? Dobrze, mamy ten układ, mamy trzy równania, a niewiadomych mamy więcej, bo mamy tak, dwa napięcia sznurka, dwa napięcia różne sznurków i jeszcze A1, A2 oraz A3 przyspieszeń, ale przypomnijmy sobie, że mamy tutaj ten związek, który jeśli jeszcze uwzględnimy znaki, załóżmy, że A jest dodatnie, tak? Ponieważ A1 ustaliliśmy, że jest w dół, wobec tego jest mniejsze od zera, tak? Czyli A1 równe co do wartości równe A, to będzie minus A. No i A2 jest większe od zera, tak samo jak A, ponieważ ta masa jedzie do góry, czyli A2 jest równa A, więc możemy tutaj zastąpić, że to się równa minus A, to się równa A, no i to też się równa A, czyli mamy trzy równania, sobie je zaznaczmy. Tu jest jedno równanie, drugie równanie, a tutaj trzecie równanie, są trzy równania i trzy niewiadome. A
prawe napięcie i lewe napięcie, tak? To są jedyne trzy niewiadome. Wszystko inne jest znane, więc możemy ten układ równań rozwiązać. Zróbmy to teraz. Rozwiążmy go. Możemy przepisać te równania w ten sposób, że to pomnożymy razy m1, a to razy m2, a to razy m. I co nam wyjdzie wtedy? To wtedy będziemy mieli tak. Prawe napięcie minus m1 razy g to się równa minus m1 razy a. Drugie równanie. Lewe napięcie sznurka, napięcie lewego sznurka minus m2 razy g to się równa m2 razy a. I ostatnie napięcie prawego sznurka minus napięcie lewego sznurka minus m, współczynnik tarcia razy g, to się równa m duże razy przyspieszenie. Tak? I co? W pierwszej kolejności interesuje nas przyspieszenie, a wobec tego wyeliminujmy sobie napięcia prawe i lewe, bo one nie są dla nas aż takie istotne. Co stąd mamy? Co możemy zrobić, żeby wyeliminować? Tutaj mamy różnicę tych napięć, więc możemy sobie zrobić na tych równaniach taką operację. Równanie trzecie plus równanie drugie, to wtedy się wyeliminuje to lewe napięcie, i minus równanie pierwsze. Coś takiego robimy. To co to będzie? Stronami po prostu w ten sposób. Równanie numer jeden. Stronami coś takiego robimy. To mamy tak. Prawe minus lewe minus siła tarcia plus lewe minus m2 razy g. I teraz z minusem. Prawe minus minus, czyli plus m1 razy g. To się równa. Tutaj z jedną stroną zrobiliśmy coś takiego, że do trzeciego dodaliśmy drugie i odjęliśmy pierwsze, a teraz to samo z tą stroną. Trzecie, czyli m razy a, dodać m2 razy a i minus minus m1 razy a, czyli plus m1 razy a, tak? Coś takiego. No i co mamy tutaj? Napięcie prawe minus napięcie prawe, minus napięcie lewe plus napięcie lewe, tak? Lewego sznurka. Czyli pozostają nam trzy wyrazy. Dokładniej tak, m1 razy g, tutaj wszędzie występuje g, więc je sobie wyciągniemy przed nawias. Minus m2 i minus m duże współczynnik tarcia. Tak, to wszystko razy g i to się równa, po tej stronie mamy po prostu sumę mas m duże, m1 małe i m2 razy przyspieszenie. Czyli możemy, jeśli zamienimy miejscami te rzeczy, to mamy przyspieszenie, to się równa m1 minus m2 minus m razy współczynnik, m duże razy współczynnik tarcia przez sumę mas razy przyspieszenie ziemskie. Co ciekawe, możesz sobie sprawdzić, że z tego trikowego sposobu wyszłoby dokładnie to samo. Jako ćwiczenie polecam Ci również z tego układu równań wyznaczyć sobie napięcia sznurków. Mi wyszły odpowiednio takie wyniki. Proponuję Ci jako ćwiczenie tutaj z tego układu równań również to wyznaczyć. Natomiast na czym się skupimy, to na tym wyniku, ponieważ być może zwróciło Twoją uwagę, że mówiłam, że układ może w ogóle nie ruszyć z miejsca. To znaczy, że jeśli w ogóle ruszy z miejsca, to zakładamy, że pojedzie w tym kierunku, bo masa m1 jest większa niż ta, więc jeśli zdoła pociągnąć układ, to właśnie ta jeśli coś zdoła pociągnąć układ, żeby się ruszył, to właśnie ta większa masa, nie ta mniejsza. Ale jaki jest warunek na to, żeby układ nie ruszył? Powiedzmy przy ustalonych masach, m1, m2 i m duże, jakie by musiało być tarcie, żeby układ nie ruszył? To jest ciekawe moim zdaniem zagadnienie, taka dyskusja tego wyniku pod takim kątem. Spróbujmy sobie najpierw policzyć, ile dla naszych danych wynosi ten ułamek. Mieliśmy, przypomnijmy sobie, mieliśmy m1
równe 5 kg, M2 równe 3 kg, M duże równe 12 kg oraz współczynnik tarcia kinetycznego równy 1 dziesiąta. Zobaczmy, ile to wtedy wynosi. Wówczas przyspieszenie dla takich danych to będzie, co to będzie? 5 minus 3 minus 12 razy 1 dziesiąta. Tak, to są kilogramy. Kilogramy i w liczniku i w mianowniku też są kilogramy. 5 plus 3 plus 12 i to wszystko razy przyspieszenie ziemskie. Wyjdzie jakiś ułamek razy przyspieszenie ziemskie. Zobaczymy, jaki to ułamek. 5 minus 3 to jest 2, minus 12 razy 1 dziesiąta, czyli 1 i 2 dziesiąte, to jest 8 dziesiątych. A w mianowniku jest 5 plus 3 to jest 8 plus 12 to jest 20 razy przyspieszenie ziemskie. To jest najłatwiej, to jeśli sobie skrócimy to przez 2, tu mamy 4 dziesiąte, a tutaj mamy 10, czyli 4 dziesiąte przez 10 to są 4 setne przyspieszenia ziemskiego. Naprawdę malutki jest ten ułamek. I można się zastanowić, czy przy tych ustalonych masach jakaś wartość tego współczynnika tarcia mogłaby być tak duża, że w ogóle by nie pozwoliła temu układowi ruszyć. No zastanówmy się. Spójrzmy tutaj na licznik tego wyrażenia. To jest licznik, sam licznik. M1 minus M2 minus M duże razy współczynnik tarcia. Tak, powiedzmy M1 minus M2 jest ustalone jakieś, natomiast zwiększając tarcie, powiedzmy tarcie jest tak 1 dziesiąta, no to jest małe, ale wciąż jest dodatnie. A możemy zwiększać tarcie, zwiększać, aż ten wynik dojdzie do zera i wówczas będzie jakieś tarcie, jakaś wartość współczynnika tarcia, taka graniczna, przy której to jest 0 i nie jest w stanie ruszyć. Tak? Ile ten współczynnik tarcia taki graniczny będzie wynosił? To jest, przeniesiemy na drugą stronę, to mamy, tutaj jest ta różnica, to się równa m duże razy współczynnik tarcia graniczny i dzielimy przez m duże i dostajemy wtedy, że to jest po prostu różnica tych mas podzielona przez m duże, co w przypadku naszych danych to będzie, ile to będzie? 5 minus 3 przez 12, czyli jeśli różnica tych mas nie jest taka duża, jest mała w stosunku do tej masy, która leży, no to ten współczynnik jest całkiem mały. No tu jest 2 przez 6, 2 przez 12, czyli 1 szósta, 1 szósta, czyli około 17 setnych, to zupełnie nie jest dużo. Gdybyśmy już mieli na przykład 2 dziesiąte ten współczynnik tarcia, to układ by w ogóle nie ruszył z miejsca. Wydaje mi się, że taka dyskusja tego wyniku jest dosyć też ciekawa. Do usłyszenia w kolejnych filmach.